Cześć, z tej strony Grzesiek Krzan, trener przygotowania motorycznego Indyk Pola ZTS Olsztyn. Zobaczcie, jak wygląda moja praca podczas przygotowania do meczu z Jastrzębskim Węglem. Jeśli chodzi o moją rolę, to jest dosyć szerokie spektrum, począwszy od noszenia sprzętu, przygotowania wszystkiego na trening, poprzez monitoring tego treningu, a także dbanie o formę zawodników. Trening zaczyna się co najmniej pół godziny przed dla mnie. Zwykle jest to czas, żeby przygotować sprzęt na siłowni, a także akcelerometry do pomiaru treningu siłowego. Natomiast jeżeli jest to trening z piłkami, to jest to kwestia przygotowania rolek, gum, a także sprzętu do monitoringu treningu technicznego. Jest to taki system oparty o akcelerometry, czyli o urządzenia, które badają zmiany siły, jak te siły się rozkładają w czasie treningu. Te, których używamy na siłowni, służą przede wszystkim do mierzenia prędkości sztangi w ruchu koncentrycznym i na tej podstawie wyznaczamy przedziały, w jakich pracują zawodnicy. Natomiast te akcelerometry, których używamy podczas treningu technicznego, służą przede wszystkim do mierzenia ilości skoków, do wysokości skoków, ale także do mierzenia przeciążeń i kilku innych parametrów związanych z treningiem technicznym. Ja podczas treningu technicznego, poza rozgrzewką, specjalnie obowiązków takich jednoznacznych nie mam, natomiast zawsze jest coś do zrobienia, czy jest to kwestia podawania piłek, zbierania, czy innych czynności. Jeżeli chodzi o przygotowanie sprzętu, to niewiele różni się to przygotowanie przed treningiem. Rozkładamy te same instrumenty do monitoringu meczu, podobnie jak do monitoringu treningu. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, tutaj jest dosyć duża dowolność z tego względu, że każdy zawodnik ma swoje nawyki, swoje rytuały przed meczem. Lubią zawodnicy przygotowywać się trochę po swojemu. Ja w zasadzie kończę tylko rozgrzewkę po budzeniu i przystępujemy do meczu. Przyjmujemy. Przeżywa się każde spotkanie, trzyma się kciuki za chłopaków. Obserwuję w międzyczasie statystyki, obserwuję w międzyczasie parametry związane ze skokami, natomiast przeżywam tak jak każdy z nas i bardzo liczę na to, że dobrze zaprezentujemy się podczas meczu i że wygramy to spotkanie. Spotkajmy się w Iławie w środę o godzinie 17:30. Liczymy na Was.